Na już rozprowadzoną pastę na procesorze nałożymy radiator w odpowiednim ustawieniu tego radiatora. Z czego to znowu muszę się zabawić MacGyver. Zakładamy, kładziemy. No i teraz najgorsza opcja, jaka istnieje na tej planecie, czyli wpierdolenie tego wrwotne na... Czy coś mi nie wychodzi? A. Siedzi. Trzyma się solidnie. Teraz tylko podłączamy PWM pod gniazdo wentylatora procesora. I proszę bardzo, tak złożony sprzęt mamy dzięki paście termoprzewodzącej.